Może i słabo widać, bo widok na jakiś budynek, ale jest burza, grzmi. Także, póki co nawet nie wychodzę na miasto. Zresztą jeszcze nie jestem głodny, ale no, dawno już burzy nie widziałem w Polsce. To nie wiem, kiedy była ostatnia, we wrześniu, sierpniu. Także, no, miała być burza i rzeczywiście jest teraz. No ale widok to ja z hotelu to nie mam za ładny. No ale nie szkodzi. Można się zawsze przejść na wybrzeże i tam będzie ładniejszy widok. Ale pogoda. W Polsce słyszałem, że mrozy. O, błyska. Wieczorową porą zamówiłem tawuk. A nawet dwa, bo nie wiem jakie duże, a nie jadłem obiadu. To jest taka obiada-kolacja. A to jest niedaleko tego miejsca, gdzie mieszkam. Więc też niedaleko tu jadłem ten kebab wczoraj. Jak słychać, znowu nawołują na modlitwy. A jest godzina, już wam pokazuję. 7:38 wieczorem. Więc i o tej godzinie. Koty jak zwykle się kręcą, wchodzą na samochody. No i klimatycznie, siedząc sobie w Turcji przy takim stoliku, czekając na, nie wiem na co to, czy to jest taki tortilla, czy co to jest. No zobaczymy, jak już zamówię. Mam nadzieję, że mi zapakują na wynos. Patrzcie, to jest chyba ten kot z tym okiem, co ja go wczoraj widziałem, jak przechodziłem tu. Z tym zezikiem. No proszę, ten sam. Nawet nie wiedziałem, że to tu gdzieś w okolicy. O, jakiś pies bezdomny. No nie jest tu zbyt czysto, widzicie, śmieci się walają. Tam na tym deptaku głównym to fajnie wyglądało, a tutaj to już jest brudniejsze takie rejony. No a tu czekam na mój tawok. Mam nadzieję, że będzie dobre. Uciekam do hotelu, bo tutaj ani tutaj przyjemnie jakoś tam siedzieć na tym stołku. Nad stołkiem jest okienko. Nawet jak ktoś podchodzi, to byś jadł i by nad tobą ludzie kupowali. Takie miejsce nie bardzo do siedzenia. A hotel mam parę kroków stąd, więc idę po prostu. Zjem sobie w pokoju. Usiądę w ciepłym pokoiku własnym i zaraz wam pokażę, co to jest w ogóle, bo sam nie wiem. No dobra, wziąłem dwa, bo wiecie, już jest późno, ja już później nie miałbym gdzie co i jak kupić. A, bo to jest taka bułeczka. Dziwne, tam było niby, że tortilla. No, to takie dwie kanapki nierzyna rano mi zostanie. Co jest w środku? Wygląda jak kurczak, było takie białe mięsko. No, warzywa, jakiś tam keczupik. No, więc taka ciepła kanapeczka. No i dobrze. Myślałem, że inaczej, no bo tam na zdjęciu była, widzieliście, placek taki jakby z tortilli. Ale naprawdę nie ma to dla mnie znaczenia. No, także jak nawet nie zjem teraz dwóch, to nie szkodzi. Może później albo jutro. W końcu kanapka zawsze dobra. Dałem za to, jedno kosztowało 130 lir, czyli za dwa 260. 130 lir. 100 lir to jest około 13 zł, więc 13, no 17-18 zł, tak w przybliżeniu tylko mówię. Więc tyle mniej więcej to kosztuje. Mniej niż dwie dyszki bynajmniej, cieplutkie. No, nie są ceny w Turcji bardzo tanie. Ta inflacja jednak mocno tutaj zmienia. Wiecie, teraz jest początek roku 2024 i podnieśli pensję minimalną o prawie 50%, to sobie wyobraźcie, 50%, o połowę, a ostatnio podnosili w połowie roku, jakoś w lipcu, więc oni muszą na dwa razy rocznie podnosić pensję minimalną,
No u nas też to było ostatnio, tylko że u nas, wiecie, nie aż tak dużo, że o 50%, tylko mam parę, czy parę dziesiąt procent, paręnaście, no może parę dziesiąt to nie. A u nich naprawdę są ogromne te podwyżki pensji minimalnej, no bo inflacja, z tego co czytałem, 85% oficjalna, a nieoficjalna może być nawet większa. No, tak jak myślałem, to jest pierś z kurczaka, taka filecik bez skóry, jakieś ogóreczki kiszone, jakiś sosik, opiekana ciepła bułeczka i popatrzcie, takie proste danie, a jakie pyszne. Prostota jest często fajna i smaczna. Nie trzeba tu zbyt wiele dodatków, świeże pieczywko, lokalna jakaś bułeczka, trochę kurczaczka, jakiś tam ogóreczek, sałata i pycha. Cześć, Pasieka Gromadzyń. Miałem nie kręcić, bo nie dość, że pada deszcz, to jest tu głośno, ale fajnie tutaj wygląda te wzgórze, na którym jest część miasta. A ja idę coś zjeść. Tam jest ten park, który pokazywałem na ostatnim odcinku. Powiem wam, fajnie tu jeżdżą. Tutaj taki ruch, a facet sobie tu stanął na awaryjnym, poszedł coś kupić. Trąbili przed chwilą ostro. A co tam, ludzie też przechodzą ciągle na czerwonym przed samochodami. O, taki chaosik azjatycki się zaczyna. Dzisiaj też praktycznie powtórka pada. No dobrze, że mam tą parasolkę, to mogę wyjść. Podeszłem tu kawałek. Tam dalej jakbym szedł, to by było te wybrzeże, gdzie byłem ostatnio, ale tak naprawdę nie chce mi się tam iść, no bo już widziałem. Tutaj widzę jakiś Erdogan kebab z drugiej strony ulicy. A jeszcze nie ma zielonego, już wszyscy przechodzą. No to przechodzę też. Może było zielone, a rozmawiałem, nie widziałem. Na filmiku będziecie widzieć, ja nie widziałem teraz. Tak to jest, jak się skupi człowiek na nagrywaniu. Albo po prostu za tłumem na czerwonym poszłem, albo nie wiem. No, jest zielone. Przynajmniej tutaj przejdę normalnie. Dobra, na razie daję pauzę, zacznę co tu jest. Ja jestem w takiej fajnej knajpce, naprawdę ładna. Jest tu dosyć dużo jedzenia, jest tutaj menu. Wziąłem Iskandera, jest to jakiś rodzaj kebaba, przynajmniej mięso z kebaba, ale w jakimś sosie, nie wiem. Zobaczymy jak przyjdzie. Znam tu już jakieś suróweczki, więc fajnie, bo bardzo lubię surówki. Ceny są fajne, no ja powinienem zapłacić 200, chyba że mi tego dużego dadzą, który kosztuje 300. No to 200 to jest około 26 zł. Są tu też takie pajdy fajne z mięskiem, ale to bym sobie na kolację kupił. Takie są z mięsem mielonym, z jakimś tutaj kiełbaską, salami, z serem. Słyszałem o tych. Widziałem je zresztą na tym deptaku 2 dni temu. Także fajna knajpa. Nie jest daleko, ode mnie jest 10-15 minut, więc możliwe, że jeszcze przyjdę dzisiaj na kolację, bo jutro już wylatuję do Stambułu. Także tutaj raczej z Izmiru nic więcej nie nagram. Znaczy, no może jeszcze tą kolację, może gdzieś tam coś wyjdę, ale no za dużo to nie planuję tutaj chodzić. Także czekam, wziąłem sobie tylko wodę, nie chcę żadnej Coca-Coli, muszę się odchudzać, bo ciągle w podróży często właśnie jak nie piwo, to jakieś napoje słodkie, a później brzuch rośnie. No powiem wam, wygląda nieziemsko. Wielki talerz. Patrzcie, to jakaś pieczona papryczka, pomidorek grillowany. Super, naprawdę. Pełno jakiegoś jogurtu, nie wiem czy to będzie dobre. Surówki za 200, a ja tam 300 dałem taki odgrzewany mikrofali kebab, więc tu jest dużo lepiej. No wygląda fajnie. Ciekawe, na pewno czegoś takiego w Polsce nie widziałem, nie jadłem. Jeszcze ciekawi mnie, co tu jest. Tu jest ten pita chlebek taki. Czy to jest na chlebku? Ciekawe, co to za serek. No widzicie, jak u Makłowicza u mnie. Smacznego. No powiem wam, bardzo smaczne. Ten jogurt jest taki... taki puszysty i leciutko słony, nie jest w ogóle kwaśny, taki łagodny, bardzo kremowy, bardzo smaczny. Kebab jest naprawdę pyszny, te grillowane warzywa,
Bardzo, bardzo fajne. Ciekawa jest ta surówka czerwona, bo to jest kiszona czerwona surówka. No i ogólnie jest mega zadowolony. Naprawdę. To danie bardzo fajne i takie lokalne. Coś, co można spróbować będąc tylko właśnie gdzieś tutaj w Turcji. Także no. Od razu mi wrócił humor, jeżeli chodzi o lokalne próbowanie dań, bo naprawdę bardzo fajne. Dobra, już zjadłem, no nie mogłem wszystkiego nawet wcisnąć. Fajnie, bo tu jest 24 na dobę. Pytam się, kiedy zamykają. On mi pokazuje, że nie zamykają. Jest nawet telefon, mógłbym sobie zamówić. Pewnie do hotelu, ale nie jest to takie proste. Patrzcie, tu są takie szaszłyczki fajnie. Bakłażany nadziewane. No naprawdę świetnie to wygląda. To jest ten kebab, który jadłem. Erdogan kebab. Polecam w Izmirze. Naprawdę fajnie tu zjadłem. Ciekawe tutaj rzeczy można kupić. Cześć. W ten piękny poranek. Jest godzina 8. Jeszcze jest dosyć ciemno. Dopiero tu się przejaśnia. W Izmirze. Ja właśnie wyszedłem ze swojego hotelu. Idę na stację tej kolei podmiejskiej, którą tu przyjechałem kilka dni temu. No i chcę się udać na lotnisko, bo mam dzisiaj o 12 lot do Stambułu. Także no, pogoda mnie tutaj nie rozpieszczała. Padało. Zimno. Znaczy zimno. Było prawie po 20 stopni. To była fajna pogoda na początku. Ale dzisiaj na przykład w dzień nawet ma być 7. No ja już tutaj, powiedzmy, południa nie doczekam. No ale na Stambuł patrzyłem to samo, 7 stopni, więc przyszedł ten front, co u nas daje bardzo niskie temperatury. To tu również, no wiadomo, tu nie ma mrozów, ale i tak jest dosyć chłodno. No nic, tam jest gdzieś stacja, więc idę, szukam. Z drugiej strony niż przyjechałem, muszę znaleźć wejście. Powiem wam niezłe jaja, nie można było kupić biletu. Wszystkie jakieś kasy nieczynne i ten pan ma swoją kartę i mnie wpuści po prostu. Przybije, dałem mu pieniądze, 35, a tyle kosztuje tu bilet, więc nie skroił mnie nawet więcej. Podeszłem do jakiejś pani, ona mnie zaprowadziła do niego i powinno się udać. Także nie jest łatwo podróżować w obcych krajach, zwłaszcza jak infrastruktura biletowa jest kiepska. Tu mnie powinien wpuścić. No, także akcja była. Już się wystraszyłem, że będę musiał gdzieś do miasta wrócić po jakąś tam kartę. Bo tu ludzie mają karty takie miejskie i się odbijają. No, a ja nie mam, wiadomo, bo jestem turystą, więc turystą podróżnikiem. Ale się udało. Pan mnie zaprowadził, odbił i mówię, nad mnie nie skroił, bo 35 to ja płaciłem, jak z lotniska jechałem. Więc wszystko wygląda już fajnie. No dobra, udało się. Jedzie w dobrym kierunku, bo już jest stacja Kemer. To tak jak jechałem, tak i jadę. Na Google Maps można sobie sprawdzić właśnie, czy wszystko gra. No i w takich sytuacjach to koniec języka za przewodnika. Nie ma, że ktoś jest nieśmiały. Po prostu musimy podejść i się kogoś zapytać. I chociaż nie wszyscy mówią po angielsku, to czasem na gesty, czasem pokazując na mapie, na telefonie, można się dogadać. Więc tutaj pan, który mnie prowadził, w ogóle nie znał raczej angielskiego. Pani, która mnie do niego zaprowadziła, znała parę słów, więc się dogadaliśmy, ale napisałem w tłumaczu po polsku. Tłumacz Google przerabia to na turecki i napisałem po prostu, że chciałbym kupić bilet na lotnisko. No i oni sobie to przeczytali, od razu wiedzieli, o co chodzi, zaprowadzili mnie. Tak jak mówię, dałem 35 lir, czyli koło 5 zł. No i jadę znów na lot, trzeci już lot. Tydzień w podróży, a trzeci lot. No i dojechaliśmy. Także jestem, wchodzę właśnie na terminal. No i trzeba będzie ogarniać lot do Stambułu. To nie jest daleko, ja wiem, 400 km stąd. Nie wiem, ile będzie leciał samolot. Nie powinien zbyt długo. Poniżej godziny. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, patrzcie, święta mają. Jeszcze choinki w islamskim kraju. Ciekawości. No, Turcja jest otwarta, jak wspominałem w poprzednim odcinku. 235 mój.
moja bramka, więc szukam 237 235 w tamtym kierunku. No tu bez problemu przeszedłem, nie ważyli nawet. Aczkolwiek no to kupiłem parasolkę, coś tam jeszcze, więc bagaż tak jakby jest cięższy. A wcześniej miał 7,5 kilo, więc może być koło 8, ale czyli powinienem się mieścić, bo na Turkish Airlines jest 8, tak jak było na Sun Express, tamtą linią, którą przyleciałem. Teraz inną dzisiaj będę leciał, ale później będę omańską, tak, do Omanu leciał. I tam jest 7 kilo i się boję, że się przyczepią, no ale jak się przyczepią, to się przyczepią, co poradzę. Wyciągnę coś i albo wyrzucę klapki czy coś, no bo tam nie będzie dużo przekroczone, no ale kilkaset gram może być. Ewentualnie jeszcze laptopa wyciągnę, bo czasem jest tak, że macie bagaż podręczny plus jakaś torebka lub laptop, więc można go wyciągnąć, on waży pewnie z kilogram, no i się pewnie uda, a może i nie, nie wiem. Także no zobaczymy. 235. Myślę, że to będzie tu, gdzieś. Tak, jest. No, jest sporo ludzi, widać, że też czekają na lot. Dobra, czekam. Mam ponad 2 godziny czekania, więc jeszcze 10 nie ma. Więc pewnie posiedzę sobie na telefonie. Kupiłem sobie wodę. I siedzę. Ładuję telefon. Pamiętajcie, że jedna z takich złotych zasad podróżnika, takiego globetrottera, backpackersa, to jest, jak macie okazję, ładujecie. Ładujecie. Ja mam powerbanka w zapasie, ale to nic. Powerbank to jest, wiecie, ostateczność. Telefon mała umie w tej chwili 80% baterii i będę ładował, ile się da. Oglądam sobie serial dokumentalny Nasza Planeta na Netflixie. Który mam już ściągnięty. Ściągnąłem go sobie, gdy miałem Wi-Fi w domu. Też mam parę jakichś tam seriali ściągniętych właśnie na takie oczekiwania na samolot, czy gdzieś i w samolocie można obejrzeć. No ale pamiętajcie, nigdy nie wiemy, czy nie będziemy długo gdzieś podróżować, gdzie nie będzie dostępu do prądu, a wszystko teraz jest tak naprawdę na telefonie. Bilety, rozkłady jazdy, mapa. Bez telefonu jak bez ręki w podróży, to jest bardzo ważne. Kolejny lot, jak ja tego nie cierpię. Ktoś się może dziwić, tyle latasz. No ale nie lubię latać. Latam, bo nie mam wyboru. W jaki inny sposób na inny kontynent mam się dostać statkiem? Miesiącami bym płynął. No przynajmniej tygodniami. Także no cóż, taka konieczność. Za darmo takie wody rozdawali w takich pojemniczkach plastikowych. Nieczęsto się to w liniach lotniczych zdarza, że coś za darmo dają. W sumie to chyba pierwszy raz. No, nie licząc lotów międzykontynentalnych, gdzie przy bilecie przysługuje jakiś posiłek i napoje. Ale w takim krótkim, wewnętrznym pierwszy raz dostałem coś takiego, cokolwiek. Słabo widać. Pada chmury. Jesteśmy w Stambule. Była akcja w samolocie, jakaś pani zasłabła. No i zaczęli ci stewardzi, stewardesy latać. Nie wiedziałem, co się dzieje. Mówię, kurczę, zaraz jeszcze spadniemy. Wiecie, jak są jakieś takie odstępstwa od normy, jakieś zamieszanie, no to człowiek się denerwuje. I... No ale po chwili patrzę, że właśnie niosą tlen i tam po prostu nie było widać gdzie, ale gdzieś tam po prostu komuś coś pomagają. No i teraz tutaj jak wylądowaliśmy, też już czekała karetka, wyszli ratownicy medyczni, także ta pani no była przytomna, bo widziałem takie dwie starsze siedziały obok siebie, jedna się po prostu gorzej poczuła, może po prostu zasłabła. No, a tu ludzie czekają na bagaże i dlatego ja się cieszę, że tylko z plecakiem potrafię podróżować, bo czasami czeka się nawet parę godzin, jak są jakieś strajki, jakiś problem, bagaż się może zgubić, a jak skaczecie z miejsca na miejsce, na przykład na inny kontynent macie przesiadki, no to taki bagaż nadany, no może bardzo skomplikować sytuację. Dlatego ja staram się pakować w plecak, mieć tylko podstawowe rzeczy, w razie czego sobie kupię już
na Sri Lance, tutaj na kilka dni w Turcji to co wziąłem mi wystarcza, a więcej rzeczy tam dokupię. No nic, lecę, bo trzeba coś zjeść, jakiś obiad, dojechać do hostelu i tak dalej. No tak patrzę teraz na mapie, to mam masakra, prawie 3 godziny zanim dojadę do hostelu. Ogólnie tu jest tak, że no jest kilka lotnisk, ale to jest mocno w stronę Azji, czyli po tej stronie, tak jakbym no, bliżej do Izmiru miał, z którędy przyleciałem, a ja mam hostel po stronie europejskiej, więc będę musiał gdzieś tam pod Bosfor, pod Cieśninem Bosfor podjechać, później właśnie przejść, znaczy no może ja tramwajem czy tam metrem przez Bosfor przejadę, ale tam widziałem, mam dwie przesiadki, czyli po prostu 3 razy będę musiał wchodzić do jakiejś tam komunikacji tu miejskiej. Będę musiał najpierw załadować kartę, bo mam kartę sprzed 2 lat, taką miejską do jeżdżenia po Stambule. No i ona jest na wszystko praktycznie, metro, pociągi, jakieś tutaj autokary, nawet na prom przez Bosfor, przez Cieśninę Bosfor. Także jak ktoś nie wie, Cieśnina Bosfor oddziela Azję od Europy. Istanbul leży na obu kontynentach. No, także muszę poszukać jakiegoś tutaj metra czy czegoś takiego, co odjeżdża właśnie w stronę tego mojego hostelu. Takie żółte właśnie budki, gdzie się dokupuje. Więc zaraz sobie... Sama karta kosztuje 70, czyli około 10 zł, jakbyście nie mieli, chcieli kupić. Dobra, muszę wyciągnąć z portfela moją kartę, poszukać i próbować gdzieś za 100-200 doładować. No dobra, jadę. Jadę, tak wygląda Istanbul kart mój. Było 22 liry. Dokupiłem jeszcze za 100. Skasowało mi 15, jak wchodziłem na metro, więc jeszcze ponad 100 zostanie. Ale jeszcze, tak jak mówię, dzisiaj 2 przesiadki i pojutrze, jak będę na lotnisko jechał, to nie wiem, czy mi starczy tak czy siak. Chciałem rzucić piątaka. Dobra, z metra wyszedłem, jeszcze muszę iść na przystanek autobusowy, ale najpierw idę na obiadek, bo już głodny jestem. Mam nadzieję, że tutaj będzie coś fajnego. Może już nie kebab. Tak, widzicie, fajna restauracja, ludzie są pełno jedzenia, ceny fajne. Zaraz coś ciekawego wybiorę. Więc nie będę daleko chodził, bo głodny jestem. No i jestem. Wziąłem parę rzeczy. Zapłaciłem 45 zł na nasze. 340 lir. Tu jest tak jakby jakiś kotlet, a z góry nie mam pojęcia co, ale wyglądało ciekawie, to wziąłem. Przypomina mi franceszynę z Portugalii, którą kiedyś próbowałem w Porto. To są prawdopodobnie te gołąbki ich. Zaraz wam podam nazwę, tylko muszę sobie przypomnieć. Zawijany w liściu winogron też w Grecji można kupić. No i bakłażan z ziemniaczkami. Także, no plus Coca-Cola Light, to mi wyszło, tak jak mówię, 45 zł na nasze. Więc nie jest tak tanio, ale no nie będę szukał jakiegoś taniego kepsa, bo po prostu jestem głodny, a chcę zjeść też coś fajnego. To jest japrak sarma, czyli japrak sarma, takie zawinięte w kiszone liście winogron, gołąbki, ryż z mięsem, podobne powiedzmy farsz jak u nas, ale są dużo mniejsze niż nasze i kiszone liście winogron, to u nas też raczej ciężko dostać. Co to jest, to nie wiem, no szukam, ale nie wiem, czy znajdę. Powiem wam, przegięłem, za dużo wziąłem, już nie mogę jeść, a jeszcze zostało mi trochę bakłażana, to te gołąbki zjadłem, sarenki te. Pół kotleta mi zostało, no a tutaj trochę groszku, trochę marchewki w tych ziemniakach. Jakimś serem to jest przykryte i chyba zapieczone. Ale no, za dużo zamówiłem. Powiem wam, tragedia. Jest prawie już 18. Ja niby no niedaleko mam już do tego hostelu, ale całe miasto w korkach, no bo to też taka godzina. Przejeżdżałem. Koło 15 byłem chyba tam i zjeść.
No więc prawie 3 godziny, no licząc tam jeszcze pół godziny na zjedzenie, na obiad, to około 2 godzin. A to tylko teoretycznie miało być 30 minut autobusem, ale 2 godziny ponad. Leje, mam przemoczone buty, Adidasy, wszędzie jest mokro, wieje tak mocno, że palce mnie bolą od trzymania. Skręć w lewo. No, w lewo. Od trzymania parasolki, kilka razy mi się na drugą stronę przewiało. Palce bolą, zimno, no tragedia. Korki, zimnica, naprawdę. Mam dość. Marzę tylko, żeby wejść do pokoju. O, przynajmniej tu blisko jakiś taki barek. Jutro trzeba gdzieś na obiad pójść. Nie wiem, czy ja pojadę w ogóle do centrum Stambułu. Skręć w prawo. W prawo, czyli pewnie gdzieś tam. No dobra, tutaj są pasy. Przechodzę. Masakra. No powiem wam, dotarłem. Patrz, jakieś klapki stare ktoś zostawił. Malutki pokoik, ale to jest no na Stambuł. Płacić 15 euro to jest naprawdę niedużo za noc, czyli te dwie noce tutaj 130, no 30 euro zapłaciłem. Po prostu przemoczone buty. No szkoda, że nie ma łazienki, ale no wiecie, to jest taki minus, no że w pokoju nie ma, bo oczywiście jest taka wspólna. Ale hostel to nie hotel. Po taniości tutaj daleko musiałem jechać z tego lotniska, no ale coś za coś. No nic, ja sobie tutaj odpocznę, zaraz rozłożę swoje rzeczy, wyciągnę laptopa. Nawet mam telewizorek, no ale nie będę nic oglądał, bo co, tureckie seriale? W Polsce więcej tureckich seriali niż polskich. No, także zobaczymy, czy jutro w ogóle gdzieś pójdę na miasto, bo leje, wieje, no pogoda jest beznadziejna.